Dobra, dziewczyny, zrobimy tak. Załatwię tego po prawej, a wy pobiegniecie do tego... Mówiła, że jest mimo! Nadine, możemy pogadać? No co? Biorę z ciebie przykład. Tak, ale... Chodź, Shoreline nie może dostać tego kła. To RPG rozwaliło być. Może tak, a może nie. Sprawdźmy. W porządku? Tak. Chyba się jakoś przeciśniemy. Pomożesz mi? Idę. Hejter, idź pierwsza. Dzięki. Zaraz dotrzemy do zajezdni. Jeszcze chwila. Dajcie spokój. O Boże, Boże, szlak! To wszystko naprawdę było konieczne? Okej. No to tak. Zajezdnia już niedaleko. W dupę, misia! Ona żyje! Nadine, jest tu! Wszystko w porządku? Było dobrze, dopóki nie zaczęłam myśleć o dupie misia. Gdzie jesteście? Przy wieży radiowej.
Nadine, widzisz jakieś wejście? Fraser, poszukamy miejsca do zaczepienia liny. No to mamy plan. Mam coś dla ciebie! Podeprzyj to o wspornik. Podpieram. No, okej, okay, chodź. To nie brzmi dobrze. Wypina się! Jezu! Chodź na górę, szybko! Tam, trzymaj mocno! Trzymaj! Chorzesz w mordę. A wyglądała tak solidnie. Dzięki. Spisaliście się. Tak, rzeczywiście. Choć to ona na to wpadła. Więc Asaf nie mówił przy tobie o Shoreline. Słowo. Jego ludzie mówili, że wojsko odcięło mu dostawy i że szuka pomocy z zewnątrz. Jest zdesperowany. Shoreline weźmie kasę od każdego. To znaczy... Daruj sobie. To prawda. Ani rusz. Pomożesz? Jasne. No, przyda się do wspinaczki. Pomogę ci. Utknął. Trzeba zmienić bieg torów. Załatwione. Tory przestawione. Wiecie co? To może się w sumie udać. Mógłbyś się przydać, jakbyś chciał. Nie, bez sensu dać radę. Tory przestawione. No to do wagonu. Jeszcze troszeczkę. Spadam! Tego się nie spodziewałam. Jesteście cali? Tak, ale w górę już nie pójdziemy. No, ale może da się przejść tędy. Nie, nic z tego. Droga jest zablokowana. Za wysoko. Sam? Ty to na pewno dosięgniesz drabiny. Chodź, podsadzę cię. Dawaj, pomogę ci. W kupie raźniej. Tak, jasne, jasne. W sumie co mi szkodzi, nie? No to dawaj. Waga ciężka. Oż, kup, sorry. Jest tam jakaś zapasowa drabina, Sam? Mogę cię rozejrzeć. Sporo się ostatnio wydarzyło, co? Tak, wiesz. Nie myślałam, że jeszcze spotkam sama Drake'a. Wiesz, na początku też nie byłam ciebie pewna. Ale pomyślnie przeszłaś próbę. Każąc mi czekać 2 godziny w strefie wojny? Niezły sprawdzian cierpliwości. No, wtedy akurat zwyczajnie się spóźniłam. Dziewczynka na targu sprzedała mi szali, za nic nie chciała się odczepić. Oczywiście. Ej, wracajcie na tory. Mam tu coś, co się przyda. Dobra, idziemy. Okej, Sam, co tam masz? Znalazłem skrzyneczkę. Wierzyłam w ciebie. Odsuń się, zrzucę ją. Czekaj, będzie za nisko. O, racja, nie wpadłem na to.
Weźmiemy wagon. Spotkamy się w pół drogi. No i proszę, umiesz ruszyć pałą. Że co? Pałą, w sensie, no wie, inaczej głową, łapiesz. Nie o tym myślałam. To był komplement! Cholery! No to hop, bawimy się w kolejarza. Świetnie wam tam idzie, dziewczyny. Okej, gotowe. Dobra. No to leci. Świetnie, chodźmy. Dobra, wskakuj. I panna Ross. Nie mów tak do mnie. No co? Chciałem tylko być uprzejmy. Wolałabym szefowa. No wiesz, to nie przejmie. O, widać mi umknęło. Patrzcie, już niedaleko. Sam? Pożyczyć ci linę? Tak, ja mu pożyczę. Biją się o mnie, ale zaszczyt. Czysto. Wchodzimy. Masz, twoja lina. Dzięki. A, coraz ciekawiej się tutaj robi. Ludzie Asawa, Shoreline, brakuje jeszcze indyjskich żołnierzy. Czekaj, co jest w skrzynce? Ach, broń, amunicja. Może. A od kiedy to Shoreline handluje bronią? Kiedyś. Nie handlowało. Krzanić skrzynkę, mówcie, gdzie jest kieł. Tam jest Asaf i... Orka. Kto? Mój dawny zastępca. Pamiętam gościa. I nie jest sam. Wziął też swoją czuprynę. Nie? Ona kuma. Okej, chyba dobili targu. Ten twój orka ma kieł. Chodźmy go odwiedzić. Ej, zaraz. Macie jakiś plan? Tam jest przecież dobre kilkadziesiąt chłopa. Nie spinaj się. Dłużej pożyjesz. Moja szkoła. Co one bredzą? Odbezpiecz się.